Parlament Europejski przyjmuje dziś rezolucję dotyczącą zwalczania nadużywania antybiotyków w leczeniu zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dostrzeżono, że w Europie jest problem z nadużywaniem antybiotyków, pojawia się odporność na antybiotyki, to zagraża zdrowiu ludzi, to jest coraz bardziej poważny problem w Europie, w związku z czym bardzo dobrze, że Parlament tym się zajął. Jest również problem stosowania antybiotyków wobec zwierząt, takiego profilaktycznego stosowania. To się dzieje głównie w wielkich fermach przemysłowych, w wielkoprzemysłowych hodowli zwierząt, zwłaszcza świń, gdzie się stosuje zapobiegawcze antybiotyki. Parlament wypowiada się przeciwko takiej metodzie, przeciwko profilaktycznemu stosowaniu antybiotyków. Zdrowotność zwierząt należy poprawić poprzez lepsze warunki ich chowu, ich hodowli, a nie przez stosowanie antybiotyków. Bardzo cieszę się z tej rezolucji, dlatego że to się naprawdę zrobił poważny problem. Nadużywanie antybiotyków jest groźne zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla zdrowia zwierząt.